Znajdujemy się w tym samym miejscu co wczoraj, no ale tam jest nasz hotel, więc jesteśmy jakieś 100 metrów obok. Jest bardzo gorąco, wymieniliśmy sobie kasę, 1 dolar za 19 pesos. I teraz lokalna szama na śniadanie i rozpoczynamy dzień. Kolejka do promu. Zaraz płyniemy na Isla Mujeres. Tak więc na wyspie Isla Mujeres przyjechaliśmy ze znajomymi z Tarnowa, Kinga i Oskar. Wynajęliśmy Meleksa i zobaczymy, co tutaj można ciekawego zobaczyć. Będąc w Cancun, naprawdę warto przypłynąć sobie promem na tą wyspę. Isla Mujeres, tak się nazywa. Jakieś 15 km od Cancun pływa codziennie prom za 75 zł w dwie strony. Od rana do nocy, tak naprawdę do 23 i co pół godziny, więc nie trzeba jakoś za bardzo pilnować czasu i można sobie w dowolnej chwili przyjechać. Dzisiaj też ciekawe, bo tylko wypłynęliśmy z Cancun. Cancun cały czas jest pochmurno, nawet nie wiem, czy nie pada, tak jak widać, a tutaj słoneczko, więc rzut beretem, a super, fajnie, pierwszy dzień, zdecydowanie należy do udanych.